Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, jak co roku, ogłosił dzień wyjścia z szarej strefy, czyli taki symboliczny dzień, który pokazuje, jaki procent działalności Polaków jest ukrywanych przed władzami podatkowymi i innymi. I ten dzień przypadł w tym roku 4 marca. I jest to wcześniej niż w poprzednich latach, dlatego że między innymi z powodu lepszej sytuacji gospodarczej, a także pewnych działań władz uszczelniających system podatkowy czy zwalczających mafię paliwową, rozmiary szarej strefy się skurczyły. Natomiast to nie znaczy, że szara strefa rzeczywiście zanika, bo te kapitały wycofane z tych działalności, które zostały dzięki władzom w jakiś sposób ograniczone, przenoszone są gdzie indziej, przenoszone są za granicę. Na przykład rozbijane są fabryki papierosów prowadzone przez Polaków w krajach Beneluxu czy w Hiszpanii. I też te kapitały wycofane są lokowane gdzie indziej. Na przykład zauważono bardzo duży wzrost zakupów mieszkań za gotówkę, co wcześniej nie miało miejsca, tego wcześniej nie obserwowano. Poza tym też mamy takie działania władz, które sprzyjają szarej strefie, na przykład ciągłe podnoszenie minimalnego wynagrodzenia nie pozwala robić tego mikroprzedsiębiorcom, zwłaszcza w małych miejscowościach i na wsiach. I tam szara strefa polega na tym, że pracownikom płaci się wynagrodzenie minimalne, a reszta odbywa się pod stołem, jak to się mówi, czyli nieoficjalnie, bez ZUS-ów, bez innych zapisów księgowych, co w efekcie jednak to, co zostało uzyskane w ograniczeniu szarej strefy przez władzę, tutaj jest tracone właśnie z tego powodu. Ponadto w Polsce pracuje według naszych szacunków mniej więcej ponad 500 000 Ukraińców i innych cudzoziemców ze wschodu czy z Azji, co powoduje, że jednak ta szara strefa się trzyma. Mamy też przykład Ubera, gdzie pracownikami są niby studenci ściągnięci z Azji Środkowej, gdzie pracownikami są osoby, które wożą ludzi w charakterze instruktorów czy też przewodników miejskich i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko powoduje, że tutaj mamy ruchy w dwie strony. Pewne działania władz ograniczają szarą strefę, a inne z kolei prowadzą do jej zwiększania, jak również tutaj ma miejsce zjawisko, to dużo mówić, niskiej moralności podatkowej wielu przedsiębiorców. Szacunki pokazują, przeprowadzane przez GUS, że szara strefa wynosi około 13% dla roku 2016, obecnie nieco mniej. Naszym zdaniem obecnie mamy około 17% PKB, 17,2% dokładnie, podczas gdy w takim rekordowym roku 2015 było to około 19, blisko 20%. Więc mamy tutaj poprawę, ale nie ma się co łudzić, nigdy nie wyeliminujemy szarej strefy, bo to jest zjawisko zupełnie naturalne w każdej gospodarce na całym świecie, z Koreą Północną włącznie.